Cześć kochani! Witajcie na kanale. O matko i córko! Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzimy do Was z przeglądem sieciówkowym. Sprawdzimy, czy da się kupić coś ciekawego, ładnego, sylwestrowego na imprezę last minute. Kochani, przegląd sklepów w małym mieście. Zobaczymy, co tam słychać. Damy radę? Jak myślicie, damy radę? Sprawdzimy, przekonamy się na własnych oczach, na własnej skórze, czy da się właśnie na ostatnią chwilę znaleźć jakąś fajną sylwestrową stylóweczkę. Także zapraszamy do oglądania, no i witamy się z Wami pod Focusa w Rybniku. Pierwszy sklep Stradivarius. A tutaj bardzo dużo wyprzedaży. Okej, coś dla fanek złotego koloru. Za 75, okej. I są też srebrne i takie... Złote. Ale czy ja no jasny złoty i taki ciemny złoty, nie? Są też bluzeczki z cyrkoniami i akurat ta kosztuje 99 zł i 90 groszy. O, a z przecen? Taka srebrna, luźna, za 39,90. Wieszaczki wyprzedażowe, więc trzeba się spieszyć. 39 zł, takie bluzeczki, to pikli. 39 zł. I 39 zł. Na sylwka można zaopatrzyć się też w kurteczkę. Świetno. Taka złota z futerkiem za 139 zł. I pierwsza przymiarka w sklepie Stradivarius. Złota sukienka obcisła z falbanką, z marszczeniami. Sukienka mini kosztuje tylko 65 zł, więc cena naprawdę atrakcyjna, ale spójrzcie tylko na te buty. Te buty są naprawdę świetne i kosztują tylko 150 zł. Są bardzo stabilne, wygodne. Myślę, że jakbym w nich tańczyła, to nie byłoby żadnego problemu. Pewnie wytrzymałabym całą noc. Znając mnie, to tak, wytrzymałabym. Ta wysokość jest idealna, no i naprawdę są bardzo, bardzo stabilne i wygodne. Nigdzie nie uwierają, więc super, daję okejkę. Jakby któraś z Was szukała butów w tym kolorze, koniecznie biegnijcie do Stradika. Kolejna propozycja. Sukieneczka mini, znowu cekiny, no bo jak Sylwester, no to cekiny muszą być. Taka klasyczna, tak, powiedziałabym. Ale myślę sobie, znaczy mi się w ogóle bardzo podoba to połączenie kolorystyczne. To taka brązowa, ciemnobrązowa, czekoladowa baza, chłodna baza i takie przeźroczyste... Cekiny właśnie. To są cekiny? No tak. Okej. Fajny pomysł na fajne połączenie. Dla osób, które szukają czegoś skromniejszego, zdecydowanie na tak, tym bardziej, że kosztuje 95 zł. W tej samej cenie, czyli za 95 zł, mamy też cekiny, ale bardziej seksowne, obróć się. Klasa sama w sobie. Tak, te plecy mała wyglądają czarna, naprawdę zabójczo. Ale taka z pazura. I tylko 95 zł. Pięknie się mieni dla dziewczyn, które lubią odsłonić trochę ciała. No powiem Wam, że tutaj jest dużo więcej kreacji sylwestrowych niż w Stradivariusie, więc można się rozejrzeć. 170 zł. Co powiecie na taki komplecik? Za stówkę takie shorty. 75 zł kosztuje taka spódniczka z wykończeniem, z takimi błyskotkami. I jeszcze więcej cekinów. Ja mam świetną propozycję. Zobacz, 45,95 za taki kombinezon. Czad. Jednak co z promki, to z promki. O Jezu, jakie te kokardki są śliczne. 95 zł, cekinowa
koszula i do tego możecie dopasować takie długie spodnie. Fajna mała torebeczka za 95 zł. Może być ozdobą całości. Ale piękna spódniczka! Po ile to cudo? Nie ma ceny. Chyba cenna. Przyszła pora na hen. I tutaj bardzo mało Sylwestra. Bardzo mało cekinów, falban. W zasadzie to prawie w ogóle. Taka mała torebusia srebrna w hendę mnie też się znalazła. Prawie 6 dyszek. Pięknie się mieni, wiesz? Niestety w H&M-ie oprócz cekinowych topów, błyszczących topów, nic więcej nie znajdziemy. Ale coś, co ja muszę zauważyć, bo chciałam powiedzieć, że w H&M-ie oprócz w ogóle kilku ostatnich sztuk, które znajdowały się na dziale z przecenami, więcej cekinów nie zobaczymy. Dla mnie akurat najgorsze jest to, że właśnie zostały same duże rozmiary. Czyli takie naprawdę reszteczki. Sprawdźmy, co słychać w Mojito. Ta sukienka z wystawy zwróciła moją uwagę. Nie powiem, ładna. No a tutaj tylko kilka sweterków dla tych, co Sylwestra spędzają w plenerze. No i jeden model takiej sukieneczki błyszczącej. Mam już tam jeszcze. O, jednak coś znalazłyśmy bliżej ciała. Beże i kolor niebieski. To 30 zł. Coś mi się wydaje, że w Reserved też sylwestrowych kreacji nie kupimy. Tutaj będzie dużo przecen, ale mało cekinów. Cekinów jeszcze nie znalazłyśmy, ale satyna też jest niczego sobie dla pań, które aż tak bardzo nie lubią się błyszczeć. Mamy tutaj taki komplecik, spódniczka. Plus taka szersza bluzka. A ja zwróciłam uwagę na buty, jednak jestem srogą. Ładne są naprawdę. Znowu satyna i mieniące się plisowane spódnice. 126 zł. Ale te sweterki to mi się podobają. Srebrna nitka, złota nitka. Dla osób, które spędzają właśnie tę noc w plenerze, to może być naprawdę fajna opcja. Chociaż sweterek chyba będzie drapał. A co słychać w Sinsay? O, mamy tę marynarkę. Nie. Tak. Ale my mamy takie klapy? Chyba tak. Nie. Tak. Tam się coś mieni. Idźmy tutaj właśnie. A, to właśnie te marynarki. W tym momencie kosztuje ta marynarka 80 zł. W Sinsayu też bardzo słabo, jeżeli chodzi o asortyment sylwestrowy. Chodzimy do Medici. I tutaj mamy kilka manekinów i wieszaczków, które mogą zainteresować osoby, które wybierają się na imprezę sylwestrową i które szukają cekinów. No szczerze powiem, tutaj cekinów jest najwięcej. Cekinowe spódniczki mini też się znajdą, a kosztują jedynie 70 zł. A za taki top z długim rękawem zapłacimy 110 zł. Ostatni punkt na liście, Bershka. I w Bershce również sylwestrowy zawód. Nie ma Pauliny, bo pilnie musiała pozałatwiać kilka spraw, więc nagranie końcówki zostawiła dla mnie. Jestem w pokoju Pauliny, żeby choć była namiastka jej. Ale to, że jej nie ma, nie zmienia faktu, że jeżeli nie zadbałaś o swoją sylwestrową stylówkę wcześniej,
No to niestety dzisiaj już do sklepu raczej nie idź. To już jest zdecydowanie za późno. Oprócz New Yorkera, Medicine i Stradivariusa w sklepach nie było praktycznie nic. Więc ten czas, który mogłabyś przeznaczyć na chodzenie, daremne chodzenie po sklepach, przeznacz na wykonanie telefonu do jakiejś kumpeli z prośbą o pożyczenie czegoś wystrzałowego. Szkoda czasu na chodzenie po sklepach. Sklepy stacjonarne w małym mieście, takim jak Rybnik, nie mają takiego towaru. Już jest za późno. Chociaż szczerze powiem, zdziwiłam się bardzo, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu tych cekinów było całe mnóstwo, no ale cóż, chyba się wyprzedały. A jeżeli kumpela nie ma nic ciekawego, no to musisz przeszukać swoją szafę. A nóż widelec, pomyślisz o jakimś topie albo spodniach w sposób bardziej kreatywny i stworzysz z tego ciuszka jakąś niesamowitą sylwestrową kreację. Kto wie? Powodzenia Wam życzę w kreowaniu swojego cudownego outfitu. Pa, pa, kochani!